Tutaj, jak Państwo zauważycie, są takie podmurówki przy tych kwaterach. Te podmurówki są absolutnie oryginalne. Dokładnie z tego samego okresu, co budowany pałac, to jest zdjęcie z lodży na pierwszym piętrze, bo ogród został tak zaprojektowany, żeby najładniej prezentował się z pierwszego piętra. Gdzie piękna lodzia, bo widać było właśnie to wzgórza okoliczne, prawda? Mało tego, wiaterek chodził i chłodził. To tu już w piętrze to trzeba trochę tego wiatru i tego chłodzenia. I proszę Państwa, bardzo formalnie, cztery kwatery zaznaczone roślinnością, drzewami. Co jest jeszcze wspaniałego w tym, że ten zapożyczony krajobraz, tak zwany, to się tak nazywa w architekturze krajobrazu, który się wciąga jakby do siebie, do swojego ogrodu, on został jeszcze powiększony przez takie trzy okna, które tutaj w zieleni są wycięte. One są wycięte w murze, ta ziemia tak obrasta, że te okna są otwarte i można sobie podejść, w tej chwili tam się turystów nie wpuszcza w ogóle, ale ci, którzy mają jakieś możliwość wejścia, mogą wejść na krawędzi, wyjrzeć i zobaczyć pionową ścianę. Czyli jest to ogród zawieszony, zawet jak ogrody królowej Samionidy. Gdzieś wysoko, prawda, patrząc z tego dołu, ja poszłam tam obejrzeć oczywiście, jak on wygląda z dołu, i wygląda fascynująco. Bo ściana zieleni, właśnie te piękne okna, no coś po prostu widać. To jest zdjęcie robione. To jest moje zdjęcie. Tak? I tu właśnie widać te okna, prawda? I wszystko to, co jest za tymi oknami. No jeżeli weźmiemy pod uwagę, że od XV wieku jest to ogród w niezmienionym kształcie, no to rzucę na kolana. To jest pałac. Przepraszam? Słucham? Własność prywatna to jest, nie można zwiedzać? Nie można zwiedzać. Jest to własność rodziny. Znaczy, w tej chwili chyba ostatni potomek Picolominich już nie żyje, chyba zapisał to miasto czy fundacji jakieś, ale po prostu można zwiedzić muzeum, które jest urządzone, obok katedrę. Warto, bo katedra nie wiadomo jak długo postoi jeszcze, dlatego że niestety tam się grunt osuwa. I już jak ja byłam w tym 2004 roku, to już niechętnie wpuszczano turystów, bo się bano, że część katedry w ogóle może w którymś momencie runąć. Oto jest jeszcze inne, prawda, zdjęcie z boku tego ogrodu.